Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na komentarz, na materiał z cyklu komentarze dotyczące ostatnich wydarzeń, ostatnich informacji. Cykl, który Państwo bardzo chwalicie sobie w komentarzach i ja bardzo serdecznie za ten feedback dziękuję, ponieważ dzięki temu mogę ustalić proporcje pomiędzy rodzajami materiałów, jakie publikuję, a widzę, że Wam się te komentarze podobają, z tego względu, że możecie porównać moje przemyślenia, moje oceny do przemyśleń i ocen innych osób, które komentują również wydarzenia bieżące. Natomiast na tym się nie będziemy skupiać. Tylko i wyłącznie pozostała forma materiałów, takie jak analizy, zwłaszcza na których mi najbardziej zależy, one pozostaną na kanale z pewnością tak, tak samo jak wywiady. Druga kwestia, bardzo szybko i, i krótko mam nadzieję, organizacyjna. Za bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za odzew na, moje ostatnie, na mój ostatni apel i prośbę w zakresie wspierania kanału na Patronite. Zebraliśmy w ciągu doby 400 zł. więcej i te środki już zostaną przeznaczone na odpowiedni cel. Za chwilkę o tym celu sobie powiem. Bardzo serdecznie za to dziękuję, a zapraszam Państwa do pewnego rodzaju inicjatywy, bo ja to, co tutaj robię na kanale, traktuję również jako pracę u podstaw. Uważam, że robię dobrą robotę merytoryczną, względem tego chciałbym, żeby ona była jak najszerzej, miała jak, naj, jak najszerszą grupę odbiorców, żeby docierała jak najszerzej. Jeśli doceniacie te materiały i zależy wam również na tym samym celu, to ja proponuję państwu taką wsparcie tej pracy u podstaw i sfinansowanie osoby, która zajmie się ruchem na mediach społecznościowych i na kanale YouTube. Poprzez dogrywanie na przykład shortów, poprzez wrzucanie materiałów na, na Facebooka czy na innego rodzaju mediach, od, od, mamy w, plan, w planach na przykład otworzenie Instagrama, ale nie ja już się tym będę zajmował, ponieważ ja nie potrafię tak dobrze, nie mam na to czasu i uważam, że trzeba to po prostu komuś profesjonaliście podzlecić. Mam taką osobę, mam oczywiście cel na patronacie 6 tysięcy złotych. Jeśli go osiągniemy, to będziemy mogli sobie to pozwolić na full op opcję, jeśli chodzi o obsługę w tym zakresie. Natomiast już te, w tej chwili ten próg jest trochę sztuczny, bo ja już w tej chwili jestem dogadany i ta osoba będzie wykonywała część zadań, część czasu jakby już przeznaczała na to, żeby mi pomóc. Także na jakąś tam kwotę już jesteśmy porozumieni, i to będą po prostu w zależności od tego, jak ta kwota będzie rosła, to, co będzie oczywiście związane ze, ze wsparciem na Patronite, tyle ta osoba się będzie angażować w rozwój tego kanału, w rozwój ca całej otoczki i ona się tym będzie, będzie zajmować już profesjonalnie i będzie wpływała z pewnością na to, żeby przekaz czy materiały na tym kanale trafiały do jak najszerszego grona odbiorców, także jeśli chcecie tego rodzaju, w tego rodzaju pracę o się zaangażować, możecie to zrobić własnymi również środkami, wspierając kanał na Patronite. Link znajdziecie w opisie do nagrania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, co nam się udało osiągnąć w ciągu doby. No i liczę na to, że te proporcje pomiędzy stałymi oglądającymi ten kanał, a tymi, którzy wspierają ten kanał również poprzez finansowanie, że uda nam się te proporcje nieco wyrównać. Zamknęliśmy się w kwestiach organizacyjnych w 3,5 minuty, znacznie lepiej niż na ostatnim nagraniu, także powinniście być Państwo zadowoleni, ale aczkolwiek czasami trzeba po prostu powiedzieć parę słów więcej. Na ogół moje materiały przecież mają bardzo krótkie wstępy, więc raz na jakiś czas wydaje mi się, że to nie jest przesadą, żeby powiedzieć o tego typu kwestiach, zwłaszcza że one przynoszą efekty i trochę czasami warto jest się przypomnieć w pewnych kwestiach. Przechodząc już do kwestii merytorycznych. Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, warto tutaj wspomnieć o tym, że Hezbollah poprzez pewnego rodzaju artykuł w prasie, w prasie związanej z, właśnie z tego rodzaju organizacją, dał niejako sygnał dla władz Izraela, że jeśli do 15 marca Izrael nie osiągnie jakiegoś dyplomatycznego porozumienia z Hamasem, i przede wszystkim chyba porozumienia z Hezbollahem, jak rozumiem. Bo między Hezbollahem a wojskami Izraela na granicy izraelsko-libańskiej wciąż trwają jakieś starcia i incydenty, to jeśli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, to może wybuchnąć nawet pełnoskalowa wojna. Taki sygnał płynie z Hezbollahu, ale jeśli Państwo pamiętacie moje wcześniejsze materiały, mówiłem, że właśnie do tego może ta wojna Izraela z Hamasem eskalować. I teraz znowu pytanie jest, kiedy to się stanie, czy rzeczywiście po 15 marca, bo ja nie uważam, żeby Izrael miał się ugiąć, zresztą nigdy władze z Tel Awiwu tego nie robiły. Tam negocjacji nie będzie w tym zakresie, zwłaszcza kiedy Izrael zmobilizował setki tysięcy żołnierzy i ma ich pod bronią i posiada inicjatywę, i teraz to Izrael decyduje o tym, kogo i kiedy uderzy. Więc w tej chwili Izrael ma świetną sytuację taką strategiczną do tego, żeby ewentualnie eskalować i pozbyć się tych problemów, o których zawsze mówiłem, czyli pierwszy problem Hamas, drugi problem Hezbollah, a może w dłuższej perspektywie, dalej Syria i Iran. No Zobaczymy, czy, czy ta pełnoskalowa wojna z Libanem wybuchnie po 15 marca. Wydaje mi się, że jeszcze ani Izrael, ani Hezbollah mogą nie być na to przygotowani. Pamiętajmy też, że Hezbollah to nie jest, to nie równa się Liban. tak? To jest oczywiście, że Hezbollah ma bardzo duże wpływy w Libanie, ale jednak to jakby to nie można tego utożsamiać zupełnie. Tam jest bardzo zresztą skomplikowana sytuacja w tym kraju, No, ale widać, że sytuacja na linii Hezbollah-Izrael eskaluje i już w kwestiach tych, tego prognozowania, no, proszę się nie zdziwić, kiedy rzeczywiście Izrael dokona pełnoskalowej inwazji, inwazji na Liban. Ja uważam, że to jest kwestią czasu i zależy to w zasadzie tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo Izrael będzie miał już wolne ręce w strefie gazy, jak bardzo będzie mógł sobie pozwolić na otworzenie frontu z Libanem. Być może najpierw będą chcieli zamknąć kwestię Hamasu. A dopiero później przejść dalej, a być może poczułem się na tyle silni, żeby zrobić to wcześniej. Także na Bliskim Wschodzie uważam, że będzie coraz goręcej. Również z uwagi właśnie na działania Izraela, ale i nie tylko, ponieważ Iran tutaj będzie bardzo mocno mieszał również. O tym może w innym odcinku zresztą też omawiałem to wielokrotnie. Druga kwestia, która uważam jest warta śledzenia, to jest ponownie, ponownie w zasadzie Kim Jong-un jakby wezwał swoją armię do zwiększania potencjału, do prowadzenia wojny, żeby się przyszykować logistycznie i potencjałowo na prowadzenie działań wojennych. To jest oczywiście cały czas ta retoryka straszenia, ta retoryka, która zaczęła narastać Zwłaszcza od 22 roku, ale i w zasadzie od momentu, kiedy Donald Trump stracił władzę, a konkretnie od momentu, kiedy się okazało, że ten reset relacji, nazwijmy to w ten sposób, między Stanami Zjednoczonymi, reprezentowanymi przez Trumpa, a Koreą Północną, reprezentowaną przez Kim jong -una, kiedy ten reset się nie powiódł i nie udał. No i ja tutaj będę bardzo mocno to obserwował, będę Państwu dawał znać, bo uważam, że moment, w którym Moment, w którym będzie wysokie ryzyko zagrożenia wojną, nie o Tajwan, tylko właśnie o, na Półwyspie Koreańskim wojną, która, w którą mogą się zaangażować, zaangażować tak Chiny, jak i Stany Zjednoczone, że to ryzyko będzie wzrastać. Ja uważam, że ona ni ostatecznie nie wybuchnie, ale może się bardzo dużo dziać w kwestiach politycznych i, i wszyscy możemy mieć wrażenie, że ta wojna będzie lada na moment. Także tutaj bym obserwował. Cały czas to podkreślam, ale działania Kim Jong-una w mojej ocenie on będzie miał dobre okno na podjęcie bardziej agresywnych, stanowczych kroków w czasie wybor albo tuż po wyborach w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, zobaczymy czy Kim Jong-un poczeka na ewentualną zmianę w Białym Domu, czy też będzie chciał zająć silniejszą pozycję, zanim nowy prezydent obejmie de facto władzę, co się działo dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Także ten moment będzie niezwykle kluczowy pomiędzy wyborami i rozstrzygnięciem wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tam będzie taki miesiąc, półtora do momentu objęcia władzy przez nowego prezydenta. To będzie kluczowy w mojej ocenie kluczowy okres, w którym być może państwa niesprzyjające Stanom Zjednoczonym będą chciały uzyskać dla siebie jak najwięcej, niezależnie od tego, kto te wybory wygra. Trzecia i wydaje mi się najważniejsza kwestia, najważniejsza wypowiedź, o którą chciałem skomentować, to jest ta związana z zapowiedzią przez Ukrainę. Kolejnej ofensywy w 2024 roku. Pamiętacie Państwo ten mój komentarz, w zasadzie całą analizę tego, co się może wydarzyć w tym właśnie roku w kontekście frontu rosyjsko-ukraińskiego i ten dylemat Ukraińców: czy pozostać pasywnym na polu bitwy, oddać Rosjanom inicjatywę, ale pozwalać im na nadbudowywanie sił zbrojnych. Ale nie ryzykować z drugiej strony, i cały czas myślę, te korzystne proporcje strat na polu bitwy. Tak? Czyli, jak się bronimy, no to wtedy mamy tą co najmniej 1 do 4 w stratach na naszą korzyść w zakresie perspektywy ukraińskiej. Natomiast, jeśli atakujemy, no to niestety przechodzimy do formy w najlepszym wypadku 1 do 1, no i wówczas mniejsza ukraińska armia niestety wyczerpuje się szybciej w takich proporcjach, mimo że one wcale nie są najgorsze, jeśli chodzi o ocenę tego, jak Ukraińcy atakowali. A są podejrzenia, że jednak te straty były jednak wyższe niż u Rosjan, kiedy Ukraińcy atakowali. No i teraz ten dylemat pomiędzy tym, tą pasywnością a aktywnością, czyli jednak atakujemy Rosjan, ponosimy w proporcjach do, do nich większe straty, ale my decydujemy o tym, jakie jest duże natężenie walk na polu bitwy, jaki jest szeroki front, aktywny front, nie taki, że tam gdzieś stoją żołnierze i nie walczą, tylko taki, szerokość frontu aktywnego, czyli. Trwają walki, obie strony ponoszą straty, i wówczas to my, jako Ukraińcy, decydujemy o tym, jakie straty zadajemy Rosjanom, bo to my uderzamy, a nie czekamy na uderzenie, a w związku z tym zadajemy im wyższe straty, tak wysokie straty, żeby oni nie byli w stanie stworzyć nowych em, taktycznych czy nawet operacyjnych grup bojowych. Które byłyby w stanie otworzyć nowe kierunki, które na nowych kierunkach Rosjanie mogliby zaskoczyć Ukraińców, przejść znowu do wojny manewrowej i byłoby wysokie ryzyko zakończenia wojny szybko. Bo póki ona wygląda w taki sposób, jaki wygląda, to oczywiście, że Rosjanie, wojna wyczerpanie, tak jak powiedziałem to i mówiłem to wielokrotnie, uważam, że będą mieli wyższe szanse i to jest kwestią czasu, że Ukraińcy przegrają, ale jednak. Może się zdarzy coś nieoczekiwanego, być może NATO wkroczy na Ukrainę, być może ten czas, ta gra na czas ze strony Ukraińców pozwoli na większe zaangażowanie Zachodu i osłabianie, dłuższe osłabianie Rosji. Natomiast w sytuacji, kiedy Rosjanie przeszliby do, udałoby im się przejść do wojny manewrowej, otwierając nowe kierunki, na których zaskoczyliby znowu Ukraińców no to byłoby ryzyko szybkiej porażki Ukrainy i wtedy nie byłoby już nadziei na nic. No chyba, że w tej wojnie manewrowej Ukraińcy by sobie znowu poradzili lepiej jak w lutym czy marcu 2022 roku. Ale to jest ryzyko. tak Raz mo mogło pójść lepiej, raz może pójść gorzej. Zwłaszcza, że Rosjanie są już doświadczeni o te właśnie dwa e, e, lata wojny i o swoje porażki, z których wyciągali wnioski. I to, że już wiedzą, że muszą przeznaczyć znacznie większe siły, jeśli chcą prowadzić wojnę manewrową, niż te, które przeznaczyli w lutym 2022 roku. Także widać, że istnieje ten dylemat, i Ukraińcy stwierdzili, że, że będą starali się jednak ścierać siły rosyjskie tak, żeby oni nie byli w stanie otworzyć nowych kierunków albo żeby nie byli w stanie nadbudowywać. Z tej swojej armii, tylko musieli angażować i musieli wysyłać wszystkich nowych rekrutów od razu na front, uzupełniając te wysokie straty, jakie zdają im Ukraińcy. Jak to się może teraz potoczyć? No, tutaj jest mowa o tym, że Ukraińcy chcą najpierw ustabilizować front, co to znaczy w takim języku z wojskowego na nasze. Ustabilizowanie frontu to znaczy, że przeciwnik nas atakuje, jesteśmy w, ma inicjatywę, posiada przewagę. I nie jesteśmy w stanie go, nie jesteśmy w stanie zmusić go do tego, żeby ugrząsł. I tak mi się wydaje, że Ukraińcy oceniają sytuację koła wdziwki, że te postępy rosyjskie są oczywiście wolne, ale jednak ta linia obrony nie wydaje się taka betonowa i żelazna, jaka by mogła być. Dlatego mowa jest o ustabilizowaniu linii frontu, czyli coś, co nie jest stabilne, czyli przeciwnik ma jednak tą przewagę. Tak to należy tłumaczyć. Także Ukraińcy stwierdzili, że chcą ustabilizować linię frontu, w drugiej kolejności dokonać przegrupowania, a to znowu oznacza, że Ukraińcy się mocno angażują w obronę tego odcinka, w tych atak obronę atakowanych przez Rosjan odcinków, a więc nie mają też na kierunkach, na których chcieliby podjąć ofensywę, nie mają tam wystarczających sił. Tak to należy tłumaczyć. No i oczywiście chcą podjąć w tym roku jeszcze Prawdopodobnie na jesień, być może pod koniec, a przynajmniej w drugiej połowie, tak jak to zrozumiałem, chcą podjąć ofensywę, działania ofensywne. No i to się pokrywa trochę z tym wariantem, który opisywałem, że jeśli Ukraińcy się decydują na ten wariant aktywno aktywności na pol bitwy, to będą raczej chcieli atakować w drugiej połowie roku, kiedy przyjdzie do nich, przyjdzie do nich więcej F-16, kiedy może im się uda uzyskać jeszcze więcej uzbrojenia. I wtedy dopiero będą chcieli to wykorzystać. Ryzyko jest takie, że po marcowych wyborach w Rosji może nadejść kolejna fala mobilizacji, i w, po 3-4 miesiącach od tej kolejnej fali mobilizacji, czyli powiedzmy od początku kwietnia, Rosjanie mieliby kolejnych np. 200-300 tysięcy żołnierzy do dyspozycji i mogliby już ich gdzieś rozdysponować. Czyli innymi słowy, na jesień może być tak, że Rosjan będzie znacznie więcej, Niż do dyspozycji, jeśli chodzi o żołnierzy, dla dowództwa, niż jest to w tej chwili. Z drugiej strony, może warto poczekać na to lotnictwo, aczkolwiek uważam, to też podkreślałem i to też mówili nasi lotnicy, dowódcy naszego lotnictwa na moim kanale, że te F-16 nie zmienią za bardzo obrazu pola bitwy, nie zwiększą wydatnie możliwości w ofensywie ukraińskiej. To jest. Niestety to nie jest dobra informacja, i w związku z tym, ja się nie spodziewam jakichś wielkich sukcesów tej ofensywy, jeśli ona nastąpi. Bo to może być oczywiście gra polityczna z Rosjanami, być może nastawiona na to, żeby sprowokować ich do uderzenia na Ukrainę, czy do kontynuowania ofensywy w tej chwili, w takich warunkach, gdzie Rosjanie, na przykład, jeszcze tej mobilizacji kolejnej fali nie przeprowadzili, kiedy łatwiej będzie ścierać ich siły. Także być może to jest jakaś prowokacja, może to jest jakaś gra z Rosjanami, zobaczymy jak to wygląda, może rzeczywiście Ukraińcy chcą zaatakować i no i wtedy, jeśli by do tego doszło, to uważam, że znowu nie będzie to miało jakiś spektakularnych sukcesów, tak mi się wydaje, takie jest, takie jest moje zdanie. I też o tym mówiłem wielokrotnie, dlaczego tak uważam. Ym, oczywiście chodzi tutaj o, tą, o to, że Ukraińcy mogą atakować na wybranych, na tej linii frontu, która istnieje, na wybranych kierunkach, które są już przygotowane do obrony. Ym, natomiast Rosjanie mogą nadbudować siły i znowu poszerzyć front o kolejne kierunki i znowu na przykład uderzyć z Kurska, czy z Orła w kierunku Kijowa, znowu dojść z Białorusi w kierunku Kijowa, czy z Białorusi w innych kierunkach. Oni mogą w przyszłości. Mają dużo opcji i jeśli będą mieli do tego siły, to mogą tak zrobić. A Ukraińcy nie, za, nie zaatakują na Białoruś, czy Ukraińcy nie zaatakują siłami lądowymi na terytorium takie rosyjskie, te terytorium rosyjskie rozumiane w granicach sprzed 2014 roku, w obawie przed na przykład taktycznym uderzeniem bronią jądrową, no bo wtedy Rosjanie będą mieli rzeczywiście mieć silny argument, skoro ktoś dokonał inwazji siłami lądowymi na nasze terytorium, to się bronimy wszystkim, czym możemy. I tutaj niestety to ryzyko, ryzyko użycia broni jądrowej uważam, że byłoby znacznie wyższe niż w jakimkolwiek innym przypadku, bo zawsze Państwa przecież uspokajałem, jeśli chodzi o tą broń jądrową. To w tym przypadku, kiedy Ukraińcy przeprowadziliby prawdziwą ofensywę na terytorium rosyjskie, próbując obejść tą linię frontu, jaka jest teraz, to mogłoby się bardzo źle skończyć. Chyba Ukraińcy też sobie z tego zdają sprawę i tego nie próbują. Tyle jeśli chodzi o kwestię frontu na, na Ukrainie, jak to wygląda i jakie są perspektywy, czy na podstawie tego, co sami mówią Ukraińcy. I ostatni temat, to jeszcze bym nawiązał do tej Francji, bo to się ciekawa dyskusja w komentarzach zrobiła i myślę, że parę argumentów warto jeszcze dodać do kwestii francuskiej i do tego, dlaczego my musimy na, na Francję w jakiś sposób się otworzyć. Tak jak już mówiłem w poprzednim nagraniu, przede wszystkim dlatego, że powstały takie uwarunkowania, bo wcześniej ich nie było. Należy to podkreślić: wcześniej nie było. Wcześniej Francuzi nie byli zainteresowani relacjami z Polską po prostu nie byli. Oni byli zainteresowani tym, żeby z Niemcami współrządzić bardzo mocno, i widzieli tą pozycję w sumie silną niemiecką, i chcieli po prostu w jakimś zakresie tutaj jako partnerzy działać. Ta Polska była do niczego potrzebna. W tej chwili Niemcy są słabi politycznie w Unii Europejskiej, Francuzi wyczuli, poczuli krew, Macron chce ugrać dla siebie pozycję polityczną kosztem Niemiec i należy pamiętać o tym, że porozumienia, partnerstwo z Polską pozwala właśnie zwiększyć siłę francuską, zwłaszcza kiedy Polska pokazała przez okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, że potrafi być asertywna i potrafi być ością w gardle całej Unii Europejskiej, czy tej, tego partnerstwa Paryż-Berlin. I teraz dopiero można, teraz dopiero Zachód może docenić to, że Polska chce się dogadać, bo wcześniej, tak jak już mówiłem przy okazji, temat trójkąta weimarskiego i Francuzi i Niemcy, jedni od drugich nie byli lepsi, uważali, że my jesteśmy nieistotni i ten trójkąt weimarski niczego tak naprawdę nie zmieniał. To było takie, żeby coś tam Polakom poklepać ich po plecach, ale tak naprawdę dogadujemy się z Rosją. Jak już mówiłem, Rosji już nie ma. W układzie w Unii Europejskiej, ani w Europie. Niemcy są słabi, Francuzi szukają nowego balansu z korzyścią dla siebie. Do tego dochodzi do ta, ta płaszczyzna rywalizacji między Francją a Rosją, która się rozszerzyła o Afrykę i teraz to już jest, jak to można nazwać. Wcześniej, wcześniej kwestie związane z Rosją nie były kwestiami osobistymi Francji. Teraz konflikt z Rosją stał się dla Francji osobisty. I to jest dla nas okno, bo z tego względu, że teraz Francuzi sami posiadają taką wolę, żeby utrzeć Rosjanom i Putinowi nosa. I jednocześnie no, poszukują też do tego partnerów, a Polska jest tutaj bardzo dobrym partnerem akurat w tym zakresie. Także jest szereg nowych okoliczności, które nie zaistniały wcześniej. Jest, wydaje się, dostrzeżenie przez władze w Paryżu faktu, że z Polakami. Może opłacać się um, zawieranie poszczególnych dealów. Nie wiem, jak długo będzie to trwało okno, bo to nie jest tak, że ktoś tam mówił od paru lat, że o, od paru lat mówił, że trzeba stawiać na Francję, bo Francja taka wspaniała. No to jest wszystko, drodzy państwo, zależy od okoliczności. W danym momencie, w danej jednostce czasu i w danych okolicznościach wcześniej nie było takich okoliczności. Wcześniej dlatego ja bardzo krytykowałem Francję um, za jej postawę. W, 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 znaczy krytykowałem, no to, to, to było taki sceptycyzm, w zasadzie, jeśli chodzi o możliwości postawienia na relacje z Francuzami, no bo Francuzi sami nie chcieli na to takiego postawić i nie widzieli w tym interesu. Teraz możemy te interesy otworzyć, o czym mówiłem, jak to można zrobić w poprzednim nagraniu. Także i, i padł taki argument, różnica mien, między Niemcami a Francją, bo przecież wobec Francji pan powiedział, że nie możemy. Się tym romantyzmem kierować i tym, tym postrzeganiem historii, ale jak przyszło co do Niemiec, to powiedział Pan, że lepiej, żeby oni się nie uzbrajali, bo, bo były wojny światowe. No i jaka jest podstawowa różnica um, między postrzeganiem realizmu w kontekście Niemiec i w kontekście Francji? Tak jak mówiłem poprzednio, zdrada francuska czy wsteczny bieg czołgów francuskich to jest mit, bo tak nie było. Nie było ani zdrady, ani nie było wstecznego biegu e, armii francuskiej. Była odważna strategia francuska w 1940 roku, kiedy Francuzi zdecydowali się, chyba z trzech możliwych wariantów, zdecydowali się najbardziej ryzykowny. To jest taki, że jeśli Trzecia Rzesza będzie atakować przez Belgię i Holandię, co przewidziano, to my, Francuzi, wchodzimy i zajmujemy połowę Belgii, rozstawiamy się tam nad rzeką w dogodne pozycje i już tam blokujemy. Blokujemy Niemców i walczymy na terenie Belgii, ratując jednocześnie Belgię, ale oczywiście zyskując belgijskich żołnierzy jako sojusznicy, i tak bo pamiętajmy, że Belgowie, fatalną wtedy mieli postawę i nie chcieli się w ogóle zgodzić na, na to, żeby Francuzi rozlokowali swoje jednostki, zanim wybuchnie wojna. No i Francuzi stwierdzili, że w momencie, kiedy wybucha wojna, wchodzimy z całymi swoimi siłami z Impetem, z Brytyjczykami razem do Belgii, i tam powstrzymujemy, powstrzymujemy Niemcy. Problem polegał tylko na tym, czyli oni wcale nie chcieli stać w miejscu i schować się za linią Marzinota i bronić swoich granic. Gdyby tak zrobili, wojna w 1940 roku z Francją potoczyłaby się troszkę inaczej. Niemcy dalej by mieli przewagę, ale sytuacja wyglądała tak, że Francuzi poszli do przodu armią a Niemcy z czterech planów, które mieli do realizacji, w tym jeden był główny, ale później Hitler go zmienił i Hitler zmienił na najbardziej ryzykowny, na najbardziej ryzykowny, który mógł przysporzyć najwięcej problemów Niemcom, gdyby się nie powiódł. I poszło uderzenie przez Ardenny, czyli w atak bezpośrednio na terytorium francuskie, czyli rosyjska armia, francuska armia, przepraszam, wyszła z północy Francji do Belgii, a w jej tam powstała dziura, w to miejsce uderzyli Niemcy, okrążyli siły francusko-brytyjskie i mieliśmy Dunkierkę czyli weszli praktycznie w puste i to i dlatego Francuzi tak szybko przegrali dlatego że zagrali ryzykownie pod względem strategii racjonalnie ale ryzykownie nie przewidując tego że Hitler zagra jak szaleniec i uderzy w najgorszy do zaatakowania odcinek którym teoretycznie nie powinni się tam przebić bo Francuzi teoretycznie powinni go pilnować no i Francuzi go za bardzo nie pilnowali, powstała luka, powstało później okrążenie. Niemcy zrobili bardzo szybkie postępy siłami pancernymi. No i tak to się skończyło, przy czym Francuzi później jeszcze się bardzo dzielnie bili. To należy pamiętać, no ale mieli, mieli gros sił w Belgii okrążone, więc co oni później mogli zrobić. Już później Paryż był, dni Paryża były policzone. Także tak to wyglądało. Oczywiście Francuzi nie mieli potencjału, jak już mówiłem poprzednio, nie mieli potencjału w drugim osiąjej, żeby. Prowadzić ofensywę przeciwko Niemcom, kiedy Niemcy rozprawiali się w 1939 roku z Polską. Po prostu nie mieli takiego potencjału, i my powinniśmy o tym wiedzieć wtedy jako Polacy. Zresztą chyba nawet na to nie liczyliśmy specjalnie, że nagle Francuzi zajmą nie, połowę Niemiec, jeśli Niemcy zaatakują Polskę. Tam była linia Zygfryda i tak dalej, tak dalej. Także było bardzo ciężko, zwłaszcza że się Belgowie nie zgadzali na użycie ich terytorium. Także to naprawdę skomplikowana sprawa dla historyków, ale w dużym skrócie tak to wyglądało. I i armia francuska później zresztą walczyła przez całą II wojnę światową i to po jednej i po drugiej stronie zresztą, bo wojska wisi też walczyły z Brytyjczykami na przykład, jak Brytyjczycy ich napadli w portach zwłaszcza czy w Afryce Północnej, także Francuzi walczyli, Fran Francuzi walczyli, byli często nawet mocniej zaangażowani, będąc krajem okupowanym niż, niż Polska, jeśli chodzi o liczby i, i, i tak dalej, także, także tak, to, tak to wyglądało. Natomiast w przypadku Niemiec nie jest mitem, że istniała trzecia Rzesza, nie jest mitem, że istniał Hitler i nie jest mitem, że Niemcy wywołali dwie wojny światowe i próbowali zaatakować Polskę i okupowali Polskę i dokonywali mordów. Także to nie jest wszystko mitem. To wszystko się tak naprawdę działo. Taka historia, ta historia wyglądała. Więc niewyciąganie wniosków z prawdziwej historii jest błędem. Wyciąganie fałszywych wniosków z fałszywych mitów historycznych też jest błędem. Także tak bym to rozróżnił. Dlaczego, dlaczego, dlaczego jakby odnoszę te argumenty historyczne do Niemiec, a nie odnoszę ich do Francji? No, odnoszę prawdziwe argumenty historyczne do Francji i prawdziwe argumenty historyczne do Niemiec. Tak po prostu to bym wytłumaczył. I kwestia Niemiec bardzo pokrótce, bo myślę, że jeśli chodzi o Niemcy, to wymaga fajnego, długiego materiału analitycznego. I takich chce zrobić. No, napisałem o tym sporo w książce, też w trzeciej dekadzie. Jeśli chodzi o Niemcy, zresztą o Francję, też tam bardzo dużo jest. Natomiast przechodząc już do teraźniejszości, no, nie chcielibyśmy zależeć w kwestiach bezpieczeństwa od Niemiec. Na przykład również z tego z tej przyczyny, że oni jako. Kraj, którym, na którym Ukraina mogłaby polegać w kwestiach bezpieczeństwa i dostaw sprzętu i pomocy, no nie. Nie, no, nie sprawdzili się, tak? Więc zakładanie, że sprawdziliby się, jako nasz sojusznik w przypadku naszych problemów, no okej, okay, jest inna sytuacja. My jesteśmy w NATO, w ogóle jeśli ktoś zajmie Polskę, to już ma granice z Niemcami, jest trochę inna sytuacja. W roku 1939 też sytuacja była podobna, i sytuacja się skończyła tak, że połowę Polski wzięli Sowieci, połowę Polski wzięli Niemcy. No Dzisiaj oczywiście mamy NATO, Unię Europejską. Ja nie straszę tutaj jakimiś rozbiorami, nie, nie o to chodzi, ale pokazuje Państwu, że w odpowiednich warunkach Niemcy są gotowi do tego, żeby byli gotowi do tego, żeby, żeby Polskę spacyfikować. Dzisiaj są też gotowi do tego, żeby Polskę spacyfikować, tylko politycznie i gospodarczo. Taka jest różnica, militarnie militarnie teraz nie chcą tego zrobić, nie mają do tego warunków i bardzo dobrze, że nie mają do tego warunków, bo gdyby się warunki pojawiły, to kto wie, czy by się nie pojawiła również chęć w sytuacji, kiedy na przykład te międzynarodowe porozumienia by się zaczęły rozpadać, na przykład w roku 2050, bo tutaj kto mi powie, że w 2050 roku NATO będzie istnieć, czy Unia Europejska będzie istnieć, a Polska musi istnieć i musi być bezpieczna, więc lepiej, żeby Niemcy, ktoś fajnie napisał w komentarzach, i to był bardzo mądry komentarz i mogę go bardzo muszę chwalić, bo dokładnie to powiedziałem na pierwszym organizowanym przez BBN tej, tej, tej debacie. No to już było chyba z rok temu już, tak? to była ta pierwsza debata BBN-u i na tej części zamkniętej też generał Andrzejczyk był tam oczywiście szefem sztabu. Pamiętam jak mówiłem, że oczywiście my powinniśmy angażować się w zwiększanie własnych sił militarnych, bo dla nas to jest nasz argument w relacjach z partnerami który można wykorzystywać politycznie, no ale Niemcy, no nie, oczywiście nie oczekujemy od nich, może nawet nie chcemy, żeby mieli siły zbrojne, ale mogliby zadbać o logistykę i mogliby się dokładać jeszcze, finansować budowę logistyki w Polsce na przykład, ale przede wszystkim również dla siebie, żeby ta przepustowość wojska natowskich, żeby oni zadbali o tabor kolejowy, żeby Niemcy zadbali o nie wiem, ciężarówki, o wszelkiego rodzaju kwestie logistyczne, które będą potrzebne do tego, żeby przyjąć ewentualnie wojska do Polski, czy na wschodnią flankę NATO. I mało tego, nie, może, może niech się do, dołożą, bo ta infrastruktura na terenie Niemiec jest w dużej części pewnie gotowa. Przecież te autostrady, koleje i dalej Może niech właśnie za, zaangażują się w inwestowanie w magazyny, inwestowanie w, 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 pols, w polską infrastrukturę i tutaj mogliby partycypować środkami. i tak mogliby i moglibyśmy im to zaliczać do tego jako środki przeznaczone na 2% PKB. Oczywiście to jest tak trochę półżartem, pół serio, bo Niemcy ani nie chcą łożyć na cudzą armię, ani nie chcą łożyć na cudzą infrastrukturę czy zaplecze, ale kto wie, może Donald Trump ich do tego zmusi. Donald Trump już Niemców zmusił do niejednego, może będzie znowu prezydentem. I wtedy bym nie wykluczał różnego rodzaju scenariuszy, i dlatego uważam, że nasza nowa władza, ewentualnie gdyby Donald Trump wygrał, powinna zadbać o dobre relacje z Donaldem Trumpem, bo to jest oczywiście zagrożenie, ale pojawiają się pewne szanse i trzeba te szanse dostrzegać i trzeba je starać się wykorzystać. A więc twarde stanowisko względem Niemiec Donalda Trumpa, które prezentował wcześniej, które na pewno będzie prezentował później, jeśli zostanie prezydentem. No to jest naprawdę to jest coś co my powinniśmy wykorzystywać. I uważam, że cały czas powtarzam, że uważam, że błędem jest to kopanie tych republikanów czy kopanie Donalda Trumpa przez przez nawet naszych, naszego premiera czy, czy innych przedstawicieli władzy. To jest fatalny błąd, który zresztą jest powtarzany cyklicznie przez, przez każde nasze władze, bo przecież PiS poprzednio też przed wyborami, w których Donald Trump przegrał z Bidenem, też jednoznacznie poparli Trumpa i wygrał Biden. I gdyby nie ta wojna, to do dziś by Biden nigdy nie był w Warszawie. Także no, no musimy się kurczę nauczyć tego, jak tutaj rozmawiać z państwem od którego nasze bezpieczeństwo zależy i które może mocno zamieszać w układzie sił europejskim i może to być z, na, z korzyścią dla nas. Więc powinniśmy tutaj uważam, że grać trochę politycznie na dwa fronty. Ja wiem, że Francuzi będą wtedy patrzeć na nas z byka, ale, no ale to przecież nie musimy robić wszystkiego co się Francuzom podoba. Po, yy, poszukujmy z nimi porozumienia na płaszczyźnie bezpieczeństwa, na płaszczyźnie być może atomu, tak jak to mówiłem w poprzednich nagraniach, jak, na jakich płaszczyznach można z Francuzami się dogadywać. Z drugiej strony, yy, powinniśmy blokować inicjatywę federalizacji Europy, w którą przecież Francuzi bardzo chcą mocno wprowadzić, a z trzeciej strony, powinniśmy im pokazywać, że słuchajcie, Francuzi, no ale my też możemy z Amerykanami trochę porobić i możemy z nimi porozmawiać, mamy z nimi dobre kontakty, więc lepiej dajcie nam lepsze warunki. Bo my się możemy dogadać na dobrych warunkach z Amerykanami. No tak działają schematy negocjacji i politycznych, i biznesowych. Więc, mm, Stany Zjednoczone to jest podstawa naszej polityki zagranicznej w dzisiejszych czasach, yy, i powinniśmy to utrzymać. Powinniśmy utrzymać takie priorytety. A przy tym, oczywiście, pojawiło się okno, jeśli chodzi o trójkąt weimarski, pojawiło się okno. Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z Francuzami, powinniśmy to okno móc wykorzystać. Poprzedni rząd raczej by tego nie, nie, nie był w stanie wykorzystać z wielu kwestii, o których mówiłem. Natomiast te, ten rząd ma tę szansę ma tę szansę i chyba w to idzie, ale nie może porzucać, nie może porzucać kierunku amerykańskiego, nawet jeśli tam będzie Donald Trump. Zobaczymy też, ma być to spotkanie przecież naszego premiera i prezydenta jednocześnie w Białym Domu w Waszyngtonie z Bidenem, no ale to wciąż będzie spotkanie z obecnym prezydentem, który kadencję ma do jesieni. No i fajnie, że tutaj będziemy rozmawiać nawet w, takim, w, w takiej konfiguracji osobowej, ale właśnie, ale jak będzie Donald Trump. To mam, mam nadzieję, że za rok i premier, może niekoniecznie w tym samym czasie, ale i premier Polski, i prezydent Polski również będą rozmawiali z Trumpem, będą się z nim dogadywali. Także tak oceniam tą, tak oceniam tą sytuację. I jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za ciekawe i często właśnie mądre komentarze. Cze czytam je w większości. Chyba teraz też zmienię system tego, bo wcześniej musiałem, musiałem dużo klikać, żeby akceptować państwa, państwa komentarze, że one się pojawiały z jakimś opóźnieniem. To też chyba że właśnie działa na algorytmy. A tutaj, jak już Państwo słyszeliście, mam zamiar tą mat tę materię lekko sprofesjonalizować i nie utrudniać osobie, która się będzie tym zajmować, więc też to będzie troszeczkę wyglądało inaczej. Więc w komentarzach pewnie. Chociaż nie obawiam się o te komentarze, bo tak naprawdę wrzucam nawet te mocno krytyczne, a nawet te trollowskie, z tego względu, że, podbija, że one podbijają jednak ten algorytm, więc, więc a co tam? A jak trole chcą pracować na mój kanał, to muszę im dać możliwość udostępnienia, znaczy muszę im dać możliwość faktycznie korzystnego działania na moją rzecz, jeśli tak bardzo chcą to robić. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jeszcze raz bardzo przy, przypominam: przede wszystkim o tym, żeby lajkować, subskrybować i komentować. Bo to jest z korzyścią dla Państwa, bo dzięki temu materiały nowe na tym kanale będą się Państwu pokazywać. Jeśli nie będziecie reagować, to się te materiały nie będą pokazywać Państwo, nawet jeśli macie subskrypcję. No a oprócz tego, Państwa działalność, Państwa działania, Państwa reakcje oczywiście też promują w algorytmach kanał. Gdzieś tam w tych algorytmach YouTube'owych, jeśli chodzi o propo proponowanie to nowym odbiorcom. No i oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe i bardzo mocno zachęcam do tego, żeby się zaangażować finansowo w ten projekt, żeby tutaj, żebyśmy działali lepiej, sprawniej. Żebym ja mógł też myśleć tylko o kwestiach merytorycznych, jeśli chodzi o kanał, i nie musiał co chwilę się zastanawiać, co ja powinienem robić, albo jak powinienem albo zrobić, żeby te algorytmy działały, czy nie. To już niech się zajmuje tym ktoś inny, znacznie w tym zakresie bardziej biegły. I żeby tak było, przyda się Państwa wsparcie. Im więcej go będzie, tym mniej będę miał. Ja obciążenia w tym zakresie, a będę mógł więcej podlecić, i myślę, że to będzie takie koło zamachowe, i być może uda nam się stworzyć pewnego rodzaju kulę śnieżną, bo później chciałbym też już tworzyć te materiały, takie też fajne audiowizualne, żeby po prostu zapłacić też komuś za montaż, za przygotowanie wideo. W jakiegoś takiego fajnego odcinka, atrakcyjnego a i merytorycznie, ale jednocześnie atrakcyjnego audiowizualnie, żeby ten odcinek miał szansę naprawdę zyskać duże zasięgi. Oczywiście, że tego, te, tego wszystkiego rodzaju działania dla Państwa, którzy oglądacie ten, mater, ten program od dłuższego czasu i cenicie te dłuższe materiały, a przecież wszyscy Prawie większość taka podejrzewam jest, właśnie, i którzy, was, którzy nas wspierają, to nie jest, jakby to dla Was nie będzie miało takiej wartości dodanej, bo wy i tak będziecie wchodzić na ten kanał, i tak będziecie słuchać tych materiałów, um, i, i jakby to dla Was nie zmieni, ale to pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców i zainteresować nowe osoby tym kanałem, i przez to, przez to działalność moja, czy też. Te argumenty, które podnoszę, czy ta, ten poziom merytoryczny, argumenty merytoryczne, będą mogły trafiać do nowych osób i będą mogły wśród tych osób stawiać na przykład w kontrze do argumentów in, innych komentatorów, czy innych analityków. I to jest niezwykle ważne, bo wtedy przebijamy pewnego rodzaju bańki, e, e, bańki informacyjne i więcej osób, zamiast myśleć, mieć te klapki na oczach i myśleć jednokierunkowo, dostaje. Perspektywę szerszą, dostaje jakieś argumenty z, z innej perspektywy, właśnie, i więcej osób zaczyna wyciągać własne wnioski na bazie różnych opinii czy różnych analiz. A o tym a, a o to przecież w przestrzeni publicznej chodzi. O to, to również chodzi, żeby podnosić poziom debaty w Polsce, ale żeby podnieść ten poziom debaty, to ona musi muszą w niej uczestniczyć, musi w niej uczestniczyć jak największa liczba. Osób, osób, które zajmują się merytoryczną działalnością. I w, mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku będziemy zmierzać, będziemy poszerzać zasięgi, a ja będę się starał o to, żeby tym poszerzaniem zasięgów zajmowali się inni, a ja, żebym cały czas miał tutaj trzymał ten poziom. I to też państwo dostrzegacie, doceniacie i piszecie o tym w komentarzach. Bardzo serdecznie to dziękuję, że to jest dostrzegane, że cały czas staram się ten wysoki poziom merytoryki na kanale. Zachowywać. Także tyle w kwestiach. Jeszcze na koniec widzicie Państwo, pociągnęłem parę minut tutaj, żeby Wam kilka rzeczy jeszcze wytłumaczyć czy wyjaśnić, ale tak jak mówiłem, co jakiś czas to chyba można. Nie będę tego przecież robił przy każdym odcinku, ale pewne kwestie chciałbym wytłumaczyć, żeby później móc właśnie skrótowo tylko powiedzieć w minutę to, co jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, a później już przechodzi do materiałów merytorycznych, bo uwierzcie mi Państwo, że ja o tej administracji. W ogóle myśleć i mówić, to mi się nie chce nie, i naprawdę najlepiej bym tego nie robił. Ale jeśli się tego nie robi, to nie, ma, nie przynosi do żadnych efektów. Um, więc wolałbym się naprawdę skupić tylko na kwestiach merytorycznych. Um, natomiast od czasu do czasu muszę trochę tutaj się naprodukować, i te, też czasami Państwa może trochę ponudzić, ale jest to, bo to przynosi po prostu efekty i ja to widzę. Zresztą po, po, po ostatniej dobie widać, że to, to działa, i tak, tego rodzaju przypominanie ma sens. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jak widzicie, myślimy o przyszłości. I zobaczymy dokąd ona nas zawiedzie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.